Siemaneczko, mordy wariaty! Z tej strony Radek, no i dzisiaj, jak widzicie, program zdrowy Mieszka, Wiedźmin 3, Dziki Horn. Idziemy teraz do Yennefer. Patrzyłem sobie misję przed odcinkiem. Mam dwie misje związane z Yennefer, to będzie podwójny X. Nie wiem, ale to jest coś ciekawe. Koniec oczywiście jest tam. Płotka moja ukochana. Płotka jest zaprzeziona. To idziemy sobie do Yennefer po naprawić magaskop, dobra. Się zlei teraz, będziemy szać. Dobra. Teraz będziemy robić misję główną, mam nadzieję, że skończy Wiedźmina w tej wakacji. Fajnie by było. Wiedźminie i coś. Muszę je sobie nagrzebać. Na gadaniu. Bo to jest skręty. O, mogą. Uuu, czekaj. Użyj. Tam jeszcze było kowal. Ty. Tam jeszcze był kowal. No tu spadł już nie, tak? Chyba. To się nie użyłam. Idziemy dalej. Tam była skrzynka. Zobaczenie. To idzie sobie do Yennefer. Muszę patrzeć, gdzie idę teraz na mapie. I ten znak. Nie ten znak. Axis. Otwala się drzwi. Drzwi. O. A po drugie. A jak się zamkną, to po drugiej stronie będą się odpalać. O panie! To jakaś inaczej działa. Dobra, ja sobie i co? Użyję. Dobra, na leczenie. To tu mam iść, gdzieś gdzie mam iść. Tu jakieś skręte drogi są. Te skręte są drogi, bo chyba tu po prostu pójdziemy. Tak, jak da. Muszę się sprawdzić. Czy to się wydawało, które po drugiej stronie? No tak. A jak żeby inaczej? Dobra, idziemy sobie do Yennefer. Dzisiaj ona będzie bolować. Witam szczynkę. Dzisiaj będzie bolować, czyli umo. Tutaj. Tu jest kuchnia. Jeżeli nie, a kolej kuchnia ona będzie? Po tej schodzie mamy iść. Dobra. Parę misji głównych zrobimy. Może mi się uda skończyć Wiedźmina w tej wakacji. Mam taką nadzieję. Ja spadnę tutaj. Zależycie. Wow! Co ci? Oho, tu się dzieje. No i co ty robisz, nie wiem. O? Coś mi tak. Kryształ. No co mi stało? Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, nie jestem w nastroju na żarty, zwłaszcza słabe. Coś ci gryzie? Co ci gryzie? No właśnie. Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Vesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. No. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Okay. Wszystko wytłumaczę. Jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Co mam zrobić? No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. No. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to został jeszcze drobiazg. Jaki? Umowa. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Okay. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać.
Jak mam się zrobić? Dobra, jak mam znaleźć to źródło? O! Za pomocą tego potestyzatora. Co to jest? Potestyzatora? No brzmi skomplikowanie. No. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Okej. Okay. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. No bo leczę. Czy mam ten potyskator, zresztą piszczy, tak? Ten popularny. Aby użyć części bądź ciśnij podtrzymać R1 to będzie to. No, tutaj to nic nie czuć. Biegnij w mnie. Pewnie chyba na żadnym będzie. Gdzieś tam. Tak jak kojarzę w odcinkach Redika, to było tam na dole. Tutaj raczej nie. Tutaj wyjście. A, tutaj muszę sprawdzić. Te piszy? No działaj. A, chyba coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. Zaraza, straciłem sygnał. Tutaj nic nie czuć. No dobra. A, chyba coś mam. Tutaj gdzieś. Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Gdzieś tutaj. A co mogę zbadać? Tu jesteś. O, ciepło. Dalej. Gorąco. Zamiast. To jest taki. Zakłócenie dobiega stąd. No. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Aha. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. To zabierz. Ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na Umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Uma. Się pogoda. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Uma. Tak myślałem. Ci nie męczy. Jakiś czas później. No? No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. O, teraz sprawdźmy odruchy. Okej, odruchy warunkowe. Na umo. Ci co, będzie pstrykał w kolano, a te kolano będzie... Dobra, nieważne. Ja się nie znam. Dobra. Odruchy warunkowe. Jedna chyba będzie do góry chyba. Teraz będziemy umo odsorowywać. Ciekawe co będzie z tym umo. Siemaneczko Yennefer. Mam już robię tylko. Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Chcę się czuć. Lombard nie zna się na megaskopie. Wiesz, on się nie zna na megaskopach, więc... Proszę cię, Lambert jest wredny, ale nie głupi. Aha. No ale mniejsza z tym. Najważniejsze, że będę mogła wreszcie porozmawiać z Idą. Tą Idą? Kurde. Elfią wiedzącą? Czego od niej chcesz? Właśnie. Zostań, to sam się przekonasz. Myślałem, że członkinie loży nie dopuszczają byle kogo do swoich tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Okej. Okay. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer F. Wengerberg, Gwynblade? To kurczę, co? Co? Cześć Ida. Cześć Ida. Geralt. Nie szkodzi, Yennefer. Przywykłam do ludzkich obyczajów.
Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Okej. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? No tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledvdorn Eptenate, Bundro... Wow, aż się usunęła! To gdzieś muszą być moc zaklęcia. Co to za dialog, no właśnie. Co to za dialekt? Leit en Undot. Czyli? Tak zwana jedna mowa. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Jaką? Potem, Geralt. Słucham, no. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Co? Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Wafeil. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Okej. Okay. Co? Znikła! O co chodzi? Pewnie chcesz... No. Niech zgadnę. Pewnie chcesz czegoś w zamian. Jeśli mogę cię prosić, Gwynblade, nie zgaduj już, tylko słuchaj. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. O? A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Okej. Bywaj. Bywaj! Rozumiem, o co jej chodzi? Zrozumiałaś, o co jej chodziło? O Ciri oczywiście. Aha. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Ale wzięły się wędrówką, no? Powiedz mi. To o co chodziło z tą wędrówką? O matko, nie uczyli was tu historii, co? Nie, Vesemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlaku. Odpowiesz mi? No. Pewnie. Na naukę nigdy za późno. Dymu. Elfy Ensid i Enel tworzyły kiedyś jeden lud, En Undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Okej. Okay. Jeśli klątwę umy rzucono w tym Leif en Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. To co teraz? Ciekawa rozmowa. To co teraz? Przeprosisz za to, że zachowałeś się jak burak, mimo moich próśb. Nie. Przepraszam. Przepraszam. Po prostu miałem wrażenie, że Ida traktuje mnie z wyższością. Więc postanowiłeś jej udowodnić, że ma ku temu solidne podstawy. Brawo. Okej. No ale dość o tym. Wszystko gotowe. Zbierzmy chłopaków i możemy zaczynać. No to zbierzmy, tam idzie ocenowanie umo. Ciekawe, co będzie z tym umo. To będzie elf, czy co? Bo elfa mowa wyjazd. To będzie zapewne elf. A nie jestem... 60 punktów elfa. Nie jest aktualizowane. Wszystko już gotowe. Możemy zaczynać. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź. Póki co ja tu wydaję polecenia, moja droga. Nie... Moja droga. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Raczej? Czy nie? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Łupanie! Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem byli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. No? Moim zdaniem... Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię jak będzie. Wrócę o świcie. Z umą. Albo z tym, kogo skrywa. Okej.
O, wyczesował go! Wow, idzie za nim! A Uma nie chciał... Dobra, a jak... No właśnie mi się robi drażliwe starość, no. Semir robi się drażliwy na starość. To jeszcze nic. Nie było cię zeszłej zimy, jak Lambert go przekonywał, żebyśmy wynieśli się z Kermorem. Bo na co nam ta ruina? Ściana, grzyb, z dachu się leje i zimno tu jak w pieprzonej psiarni. Okej. Wesemir wstał bez słowa, wziął miecz, trzasnął drzwiami, cały miesiąc go nie było. Dobra, co to ja? To co robimy z wolnym wieczorem? O, będzie gwit? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie, wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Robota. Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówisz szklaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Czekaj, a możemy się tak upić? Dobra. A czy grzyłeś mi to? Czy upiłem się po prostu? Jan, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Można. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. U ciebie, Lambert, no? Co u ciebie, Lambert? Jak się ostatnio widzieliśmy, wybierałeś się gdzieś na zachód. A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? O. Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łatwo pośliznąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trolla, bo za jego głowę była nagroda. Dobra. Dzisiaj poprawiłem kamerkę. Obecnie poprawiłem. Dobra. Program, czyli zawsze mogłeś pójść temu trollowi. Trollowi mogłeś darować. I żreć korzonki i spać po rowach? Potrzebowałem tych pieniędzy. A po trollu nikt nie zapłakał. Mhm. No to przynajmniej za niego wypijmy. No wypijmy. A się ukryłem, kurczę. Ale wiedźmin pije? Dobra, SSG. Eskal, gdzie się podział? Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Aha. To są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. No właśnie. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. A co z wampirem? No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. Co? No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był krac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńcu. Dobra. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jen. No. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umo. O, Umo. Ciekawe, co ty opowie. Długa historia. Jeździłem za Cili, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? No. Mieliśmy rozmawiać o Uma. Mieliśmy chyba gadać o Umie. Zdążymy do tego wrócić. Noc długa. Lambert,
To już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? O, to już właśnie. Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. No to jutro. Poddam go próbie traw. Ale tylko... Co? Że co, kurwa? Grzeczniej. Grzeczniej. No nie. Czy ty słyszałeś, co tak? Drugi raz prosić nie będę. Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić Wiedźmina? Co? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. No to mów. Próba traf, to jest Wiedźmińskie chyba. Żeby przywrócić Umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? No mów. Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją formować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. Hmm? To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. To będzie pierwsza próba od lat, no. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. O? Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie. No. Ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. A Geralt jeszcze będzie grał w gitarę, chętnie pogra w gitarę z kimś. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Okej. Okay. A Wiedźmin co będzie? Jaka mi się odpali? Bo się ziemny ekran zrobił. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? No. Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę. Ale wpierw kolejeczka. Koleżka! Wiedźmin! Upiję ty! O, ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia! Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lup. Lup. I się upiją. Co będą robić? No nie wiem. Lup. O, panie! Ale balanga! Ale balanga! Wiedźmin już nie wyrabia. O! Może zagramy w karty! Może zagramy w karty. Czemu by nie? Rozumiem, że na pieniądze. Tak! Zgadzam się. Za maksymalną kwotę. No raczej. Chyba, że wolisz w rozbieranego. Może wreszcie bym zrozumiał, co w tobie widzą kobiety. Dobra, porównacie, co macie w gaciach potem, a teraz mieszki na stół. No właśnie, dobre karty. O co mu chodzi? Nieważne, gramy. O! To gramy. Już te karty... Zobacz, ja mam jakieś karty unikatowe. Nie, nic nie ma, a ten Jaśki by się przydobał, ale nie ma sensu przedłużać. Wincik. Szpieg. Tego zamieniam, o dobrze. Tego na spalanie, tego zamieniam. No, w sumie się nie miło. Szpiega bym wystawił. To ja chętnie też do szpiega wystawię, masz za odwrót. Nie fajnie się wylosowało. Szpiega kolejnego. Tu jest mocnie, tych szpiegów. I spasuje. Taki bug. Ja chciałem spasować, a tu nie. Przegrał pierwszą rundę. Mam szpiega za nadużycie, ale nie mam żadnej kart
No właśnie. No właśnie. Dobra, Jasemira. Jasemira do spalenia. Ósemkę. Okej. Okay. Mam odczucia jeszcze. Także mi jeszcze nic nie zrobił. I oczekam na wystawę jakąś kartę. Jeszcze tego wystawiam. Tak. Oczyszczenie zrobione. To już... Nie dam tego. Co my mamy tego? Dobra. Stosujemy. Teraz. Teraz są pozostałe karty, tak? Czwórki. Jeszcze jedną kartę. Ja słabo mam karty. Dwójkę. Teraz ja przegrałem, ale teoretycznie masz większe szanse. Teoretycznie. Dobra. Dobra, to ja wziąłem dziesiątki, panie. I przegrałeś. Same dziesiątki mam. Nie do spalenia. Trzeba być mocniej, to było fajnie. I na co to było to życzenie? Teraz to będzie miał życzenia po sobą. No bo jak po sobą, to już więcej nie ma sensu grać. Zobaczymy, czy ta karta działa. Dobra, jak po sobą, to nie ma sensu grać dalej. Nie wygrałem karciuchy. Dobra, też. Dobra partyjka, Geralt. O! Zwłaszcza ten ruch z... Dobra, dobra, koniec zachwytów, polewaj. Polewaj. Kopie! A ty już nie będzie grało, żeby coś śmiesznego... Co chodzi z tą samowiną? To co chodziło z tą samowiłą? Co teraz? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Okej. Okay. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. I z morałem. Ta, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Może cię odetchnąć. Jen i ja nie jesteśmy razem. I już raczej nie będziemy. Chyba nie. To by tłumaczyło, czemu pani czarodziejka ma muchy w nosie. Co? Daj już spokój. Wybacz głupie żarty, Geralt. Nie wiedzieliśmy. Chcesz o tym pogadać? Nie. Nie. Chcę się napić. O, wyjmij się z pije. Teraz widzimy co... O, panie. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. O panie. Mi tam nie jest zimno. Mi tam jest ciepło. Przecież on zawsze był zmarzły. Pamiętasz tę zimę 15 lat temu, jak śnieg leżał do Beletej? Ale chlaje! Siedział owinięty kocem przy kominku i rzucał kurwami, jak tylko zaczynało sypać. Hola, młodzieńcy! Co to za prywatka? Alkohol pojadam wam jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? A? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk Gawek. Wody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie jak szedł wyrywać pan. Co jak to się wtedy mówił? Zmalić cholerę, będziemy. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krwawe chwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebio do dziadu. Nie dla nas
Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo wrócisz. I weź polej. Poleję ci, Eskiel, polej. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. No. Zróbmy coś śmiesznego. Zróbmy coś śmiesznego, czekaj, co? Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nie śmiesznie. No. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. Jaką? No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił, pije do mnie. Brzmi dobrze. No dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. O, wyklejkę. I co? No proszę. Eskel, Eskel, dzika woda brzegi rwie. No. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Wypij, wypij! Wypij, opadzie. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty... Samych co gaciach. Powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... No to... Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Okej. Och, łódka. Się skończyła. Kto jedzie? Ja byłem. Poza grychę. Dobra. To ja idę. Kuchnia no i wbij. Tamtą? Już się by upadać. Czy masz do mnie żal? Słuchaj no, Lambert. Czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Niby że... No? No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy, wredny, ale brat. Gera, dawno się tak kurwa nie wzruszyłem. Chodź no tu. Co ty widziałeś? Cholera. Potłuchłeś się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. Ole, daj bady? Zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak Owen? Za mną w sukurs! Dobra, gdzie... O, panie, jak chopa dostał! Geralt? Ja mi da. Eskel! Hop, hop! A, weźmij się z myszy, ja tutaj, badaj. Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożygał. No. Okej. Okay. Gdzie to będzie? Eskel! Hop, hop! Chyba upadł. Mogę to zbadać? Nie wiem. Nie biegnij. Eskel! Oho! Dobra, akcik! Eskel! O panie! Eskel, pijaku! Idziemy po las! Idziemy po las! Gdzie on jest właściwie? Eskel! On chodzi ze mną? Słyszałeś?
Coś jak dyszenie rannej wiwerny. Badaj. Czy doszło do walki? Okej, okay, badaj. Chyba sobie coś zrobił. Jedna blizna w tę czy w tamtą, nie, bo to już różni. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy! Coś tu jest. Eskel! Hop, hop! Eskel znaleziemy. O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pomódka! Co się stało? Nic nie stało. Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. Leżę i piję. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś. Jakąś babkę najlepiej. Nie ma mowy. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. O, może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Ty masz łeb! Lambert, ty co masz łeb? No pewnie, że mam. To jak, wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? To jest! Tak jest! Wzywamy, kurwa! Dobra, idziemy, tak? No to wszystko czysta je. O panie. No, o. Wyjebani, Wiedźmin. Dobra. Wiedźminie. Jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. No to mów. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie. Przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... Że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? No to... No. Wiem co. Dobrze kombinujesz. Załóżmy ciuchy, Yennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzyj się, bo tak cię zasznuruje gorset, że się zesrasz. Też mi się ten pomysł nie podoba. Też mi się ten pomysł nie podoba. No dobra, ale jak ta Ida nie będzie chciała z nami rozmawiać, to będzie wasza wina. No to gadaj. Dobra, ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arse blatana. Dobra. O, Boniu. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie! Wiedźmini! Wiedźmini mnie dopadli! O, panie! Wiedźmini to bali! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Nie, bani jesteś mi. Do łóżek, ale już! Ale już! Migiem! Moja... Wiedźmini mi to padli! Zdzikot! Wiedźmin zdzikot dopadł jakiegoś króla. Nie jako... A Wiedźmin śpi na podłodze. Zaraz, co za sen? To nie był sen! O, już usłyszałem mu. No. I co z Uma? Widzę, że wszyscy już na nogach. Nic nie stało z Uma. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Zbierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. No. Widziałeś czegoś? Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się u mnie. I zauważyłem, że w chwilach
jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. No? Kiedy Uma zasypiał, budził się. Było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Aha. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześnie. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? No tak. Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Będziesz tu uzyskiwał? Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. A? No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. A? Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. Co teraz? No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważyć eliksiry. Okej. Ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? No. Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, to są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Dobra, Wiedźmin, umow. Wiedźmin, narzędzia, nowe zadania. Jak wymierzyłaś proporcje, skoro nie wiesz, kto tkwi w ciele Umy? Dokonałam skomplikowanych liczb. Tak, alchemia. I teraz receptura. Recept to będzie... Nie. Odlew. Albo tu jest smyk. Nie wiem, czy receptury? Co nie... Aha. Czy ciśnie z tamtej temu? Symulacji. Czyli strzelałaś. Znajdźcie, więc skłoniki tutaj. Tutaj będą skłoniki, tak? No i Wiedźminie. Chyba tutaj gdzieś. O, skrzynka. Chcemy go tu wypadać. Muszę albo drugie strzynki. Dobra, wszystko weź. Zdecyduję, że trzeba, dobra. Uwalę. Uważę. Dobra. Zanieś eliksiry na fel. Dobra, już zaniosę. Masz eliksir. Teraz co zrobisz? Który gotowe. Narzędzia też. No. Dobrze. Wesemir. Cieszę się. Wyciąg z haku rośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żył i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Okej. O Boże, to będzie cierpienia. Gotowe. No to otwieraj zaczynamy. Zawory. Kolejność dowolna. Dobra. Oj, chyba nie to. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. No. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Dobra. Mo. To będzie masakra.
Co się dzieje? Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? No właśnie. Geralt, następny eliksir. Dobra. No. To jest zaklęcie, tak? Oasis Efen! Co teraz? Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. To może zająć całą dobę. Albo i dłużej. No. Wy możecie po prostu czekać. Zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Co się dzieje? Umarł? Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Się robi. Co on już będzie czekał? Szmaty, tak? I wiedźmi się brud. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri, jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? No. Nie mamy innego wyjścia, no właśnie. Pewnie, że myślałem. Tyle, że nie mamy innego wyjścia. Teraz już nie, ale pośpieszyliśmy się. Trzeba było wpierw... Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Gdzie? Geralt, może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź. To będzie masakra. I to jest jakiś czas później, tak? Kilka godzin później. To się zmienia? Nie. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. No. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Czy oni będą robić Wiedźmina nowego? Umo Wiedźmin. Hej, Jen, przysypiasz. No, kilka godzin później. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. To pogadajmy. Nie wiem, opowiedz mi coś. Gdzieś no. Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie, nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, gdy nie jeździłem, ale nalegała. Ciekawe. Jak tylko wyszliśmy na luz, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian. Przekładanka, źle. Tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. A już nigdy jej nie. Aha. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. O. Przygotuj filakterium. Dobra. Czyli będą duże hasztyny teraz. Jestem mi załamany. Sivir. Koal. Arriva. Endir. Co? Umarł? Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho. Słuchaj. No, słucham. Koal. Co się dzieje? Nevis Sivir! Koal, Koal, Kaniat!
O, jaka cudna poświata! Geralt, otwórz filakterium! I kontła! Jest! Kanitas! Taro na ledę! Dis! Kontła zdjęta? Uuu, się przemienił! I to jest chyba? Nie, Nefer. Nie, to nie jest się, Nefer. Jakiś... Elf! Tak, myślałem elf. To kumpa elfiska była. Znasz go? No. Elf, NL, wiedzący. Gdzie jest Ciri? No mów. Ukryta wyspa mgieł. Ale nie jest... Nie jest tam bezpieczna. Dziki gun. Okej. Co chce od niego dziki gun? Czego gon chce od Ciri? To krwi. Jej o, krwi. Tak myślałem. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy. Nie możemy do tego dopuścić. Okej. Okay. Już się pytałem, to jest to. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. No, okej. Okay. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein. Arwencyle. Co ty to? Uuu, tak! Płomyczek! Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz się. No. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Nie mogła. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze. Kwestia czasu. Ale poza wyspą. Zwietrzy drop. Od razu. Okej. Okay. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Wyjdzie z tego? No tak. Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji, źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... Rozumiecie. Aha. Dobra, jadę po Ciri. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Obawiam. Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Okej. Okay. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Co sugerujesz? Właśnie. Co sugerujesz? Ciri nie może uciekać w nieskończoność. W końcu powinie jej się noga, a drugiej szansy nie dostanie. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. No. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Plan! Wydamy bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście. Poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Będzie bitwa? Mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię. A wy co będziecie robić? A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A Wiedźmini? A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. No to zróbcie to. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, o których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. No są. Same. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. Powodzenia. Pozdrów od nas jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. Okej. Okay.
Czyli zadanie zakrytowane. 23 poziom, 5 punktów. 23 poziom, co? Okej. Stop! 1500 expa! Łopanie, umo. O, jak to ja wpiszę o postaci? O którym wpiszę o postaci, NFL? Ja nowe wpisy o postaci, o NFL? Zadanie zakrytowane, przyszłość świata. Zadanie zakrytowane, zakrytowane. Ok. Nowe zdania wyspa Giel. Nowe zdania to jest z broni z Haligę. Czy to będzie dalej? Nowe zdania to jest z broni. O, to właśnie broni z Haligę i Nowy Gradzie będzie. Nowe zdania broni Nika. Będzie jak sobie z broni. Nowe zdania to jest z broni Beren. Aha, czyli te zadanie, Velen, nie miała tego towarzyszy broni. Zadanie. Dobra, wyspa z Giel, towarzysze broni, towarzysze broni, towarzysze broni. Czyli muszę szukać Zoltana, Rocha i Biskra, czyli szpiegów. Potem będę musiał szukać Kras, Myszołów, Udoltyk. Undwit, a wy na wygranie tylko jednego gościa pomiędzy Elfen von MRS. Dobra, myślę, że teraz wam pożegnam, także tym akcentem trzymajcie się, no i cześć, do następnego odcinka, pa!